Trwają prace remontowo-modernizacyjne budynku Gimnazjum Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Obecnie roboty prowadzone są na zewnątrz budynku. Harmonogram robót budowlanych jest dostosowany do warunków atmosferycznych, dlatego w pierwszej kolejności wykonawca koncentruje się na pracach na zewnątrz obiektu. Konieczny był również remont dachu. Ten zakończy się za około 2 miesiące. Wtedy prace przeniosą się do wnętrza budynku. Przed wykonawcą nie lada zadanie, bo w budynku gimnazjum wszystkie instalacje czeka wymiana. Wymianie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, niskoprądowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz na wykonaniu robót murarskich, tynkarskich i prac wykończeniowych. Następnie pracownicy budowy przeniosą się do skrzydła południowego budynku podzamcza, aby zrealizować prace wykończeniowe i remont instalacji elektrycznej. Całkowite zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień 2018 roku, jednak dopiero jesienią budynek będzie udostępniony zwiedzającym. Inwestycja pochłonie ponad 12 milionów złotych. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 10 milionów. Blisko 2 dołożył elbląski samorząd. Wraz ze zbliżającym się rokiem szkolnym miasto przygotowało wsparcie dla uczniów. Stypendia socjalne przyznawane są rokrocznie. W tym roku miasto przeznaczyło na nie blisko 1 000 000 zł. Podstawowe kryterium to jest kryterium dochodowe. Stypendium socjalne jest pomocą adresowaną do uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej. Adresowane stypendia są do tych uczniów, u których w rodzinie są wypadki długotrwałych chorób, niepełnosprawności. To są te kryteria, które pozwalają nam dotrzeć do tych najbardziej potrzebujących. Wnioski składać należy do 15 września. Drugą formą wsparcia, z którego mogą skorzystać uczniowie, jest rządowy program Wyprawka Szkolna. Dedykowany jest on młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności. Szykuje się nieźle wypieczona impreza. Podczas 12. edycji Święta Chleba w Elblągu pojawi się około 250 wystawców. W trakcie imprezy będzie coś i dla ciała, i dla ducha. Na Starym Mieście i Wyspie Spichrzów odbędzie się bardzo duży jarmark, ale to nie tylko takie atrakcje. Pierwszy metr, międzynarodowy elbląski turniej rycerski, który zgromadzi około 50 zawodników. Tegoroczne Święto Chleba odwiedzą przedstawiciele miast partnerskich. Na scenie zaprezentują się m.in. zespoły z Bałtyjska, Tarnopola czy Narwy. Nie zabraknie wspólnego świętowania z mieszkańcami Tarnopola. Mija 25 lat od podpisania umowy partnerskiej Elbląga i Tarnopola. Będą z tej okazji różne eventy, m.in. będzie gotowanie potrawy ukraińskiej, które mieszkańcy Elbląga będą mogli degustować. Będzie również spotkanie ze środowiskiem ukraińskim. Świętuje również Tarnopol u siebie. Prezydent weźmie udział w Dniach Tarnopola. Przypomnę, że w tym roku w Tarnopolu obchodzony jest Rok Elbląga właśnie z okazji tego 25-lecia współpracy. Galeria L zebrała dla Ukraińców i dla Polaków mieszkających na Ukrainie książki. Wystąpi w Tarnopolu również nasza młodzież. Szalone zaprezentują się właśnie podczas tego święta. Tegoroczne Święto Chleba potrwa 3 dni, od 1 do 3 września. Już niebawem elblążanie po raz kolejny będą mogli obserwować zmagania znakomitych siatkarzy. Do naszego miasta we wrześniu przyjadą czołowe drużyny Plus Ligi. 4 drużyny, Zachsa Kędzierzyn-Koźle, aktualny i dwukrotny mistrz Polski, Lotos Trefy Gdańsk, czyli nasi partnerzy, Łuczniczka Bydgoszcz, ciekawy zespół z polskim szkoleniowcem Kubą Bednarukiem, który w zeszłym roku z ONIKO Politechniką Warszawa wygrali ten turniej, oraz Indykpol AZS Olsztyn. W
Falcon Cup zastąpi rozgrywany w poprzednich latach turniej czterech trenerów. Emocje gwarantowane, bo do Elbląga ma przyjechać wielu znakomitych siatkarzy. Będzie wiele ciekawych zawodników, ponieważ Mistrzostwa Europy kończą się tydzień wcześniej. Mam tutaj zapewnienia ze strony klubów, że będą starać się przyjeżdżać w najmocniejszych składach, między innymi Lotos Trew Gdańsk, gdzie będziemy mieli okazję zobaczyć Mateusza Mikę, czyli mistrza świata, który leczył kontuzję kolana, który nie uczestniczy w zgrupowaniu kadry. Mamy Piotra Nowakowskiego, kolejnego mistrza świata, który również ze względu na sprawy osobiste zrezygnował z gry w kadrze w tym roku. Mamy Wojtka Grzyba, wicemistrza świata. Internetowa sprzedaż biletów już ruszyła. Bilety na Falcon Cup kupić można na stronie hali sportowo-widowiskowej. Natomiast od 28 sierpnia rusza stacjonarna sprzedaż. Bilety są w bardzo atrakcyjnych cenach. Karnet na wszystkie mecze kosztuje zaledwie 30 zł, a ulgowy 20. Turniej odbędzie się w dniach 7-8 września.